Tu mieszkała sobie rodzina. Pewnego dnia tutaj zjawił się oddział Burego. Spłonęły wioski, zginęli ludzie, żywcem płynęły dzieci, kobiety, starcy. Zaleszany to niewielka wieś położona w województwie podlaskim. To między innymi tutaj 72 lata temu oddział Romualda Rajsa, pseudonim Bury, dokonał mordu na białoruskiej ludności cywilnej. Dziś pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa, a kontrowersje wzbudza próba gloryfikowania postaci Burego przez środowiska narodowe. Część mieszkańców, część różnych środowisk politycznych uważa akurat lokalnego żołnierza wyklętego za osobę niegodną czczenia. My uważamy, że jest inaczej. Żołnierze wyklęci! Cześć waszej pamięci! Likwidował konfidentów. Wiadomo. Pan o cywilach zamordowanych. Ci cywile to byli wyposażeni w karabiny przez ruskich. Proszę pana, to jest wojna. Różne rzeczy się dzieją. To się działo już po wojnie. Trudno powiedzieć. Narodowe siły zbrojne NSZ! Zakłamują tą historię. Dopisują nieprawdziwe fakty i mówią, że to są fakty, nie? Choć są zmyślone historie. Wie pan, nikt nie ma problemu z tym, że państwo chcą uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Kontrowersje budzi tutaj jedna postać. Romuald Rajs, pseudonim Bury. Zbrodnie oddziału Burego noszą znamiona ludobójstwa. Mhm. To jest wprost IPN. No dokładnie. Bo to może nosić znamiona. Ja to też czytałem. No. Ale no, nie widzi pan w takim razie w tym problemu? Jednak ludność cywilną oddziały Burego mordowały tutaj na terenie. To nie było bestialskie mordowanie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Natomiast do ludzi, którzy we wsi zostali w domach, po podpaleniu wybiegali ze swoich domów, strzelano. I od nieprzypadkowo, nie w płomieniach, jak się czasami mówi, ale od wystrzału zginął brat dziadka, jego żona, która za nim wybiegała z domu. Domki były małe, także te odległości były znikome, a ich dziecku przestrzelono nogi, a później dziecko zmarło od tego, że spadł na nie kawałek drewna z dachu i smażył się na nim, palił je smażąc dziecko.